3 miesiące. Tyle dokładnie potrwa budowanie strategii komunikowania się Urzędu Miasta w Redutowach z mieszkańcami. Z pomocą przyszli specjaliści z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Łódzkiego. Połączyli siły, aby wypracować spójną strategię. Konsultacje są wyjątkowo szerokie i oprócz mieszkańców i urzędników obejmują także dziennikarzy i przedstawicieli lokalnego biznesu, a za wszystko płaci Unia. Wszelkie informacje o płatnościach czy organizowanych imprezach to dla mieszkańców nie tylko Redutów ważna rzecz. Dla urzędników istotne jest nie tylko to, co się o nich myśli, ale także to, co mogliby zrobić, aby żyło się lepiej. Przede wszystkim chcieliśmy przeprowadzić małą analizę. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak żyje to miasto z punktu widzenia samego urzędu, ale również z punktu widzenia mieszkańców, dlatego że każdy z urzędników to jest również mieszkaniec tego miasta. Chcieliśmy poznać ich obawy, chcieliśmy sprawdzić, jakie są mocne strony miasta, słabe strony miasta. Chcieliśmy przede wszystkim przygotować sobie plan działania dalszych. Tutaj jakby stworzenia w konsekwencji strategii, która będzie miała na celu optymalne funkcjonowanie tego miejsca. Wypracowany model współpracy posłuży w przyszłości nie tylko redutowskim urzędnikom, lecz zostanie przeszczepiony do innych gmin w całej Polsce. Specjaliści z dwóch uniwersytetów, ekonomicznego w Katowicach i łódzkiego, wypracowują odpowiednie modele teoretyczne. Projekt trwa 3 miesiące. W ciągu tego okresu poznajemy ten problem, poznajemy tą gminę, poznajemy specyfikę funkcjonowania tego konkretnego urzędu. Przyglądamy się różnym grupom interesariuszy, traktujemy jako interesariusze również media, traktujemy jako tą grupę również organizacje pozarządowe, organizacje przedsiębiorców, wszystkich mieszkańców. Cykl szeroko zakrojonych konsultacji społecznych już się rozpoczął. Na pierwszy ogień poszli oczywiście urzędnicy, lecz nie ominął on także samych mieszkańców. Przepytani zostali także dziennikarze, a w dalszej kolejności odpowiedzi udzielą także przedstawiciele lokalnego biznesu. Jednym narzędziem to jest tak naprawdę zmiana filozofii zarządzania całą organizacją w kierunku właśnie odejścia od takiego podejścia, które wszyscy znamy jako administrowanie, w kierunku odejścia od takiej organizacji bardziej biurokratycznej, która w takim tradycyjnym rozumieniu zajmuje się tylko jakby wydawaniem tych pieniędzy publicznych, bo tak to jest postrzegane przez przeciętnego podatnika, właśnie w kierunku organizacji świadomej, która stara się z tych pieniędzy zrobić jak najlepszy użytek i przynieść jak największą wartość dodaną nam wszystkim, czyli obywatelom. Po więcej informacji w tej sprawie zapraszamy Państwa do raportu reportera, który rozpocznie się tuż po premierowym wydaniu naszego serwisu informacyjnego. Już teraz zapraszamy bardzo serdecznie.